Cześć moi drodzy, witam was bardzo gorąco, z tej strony kanał Od Gracza dla Graczy, a wy oglądacie właśnie Overwatch News i dzisiejsze wiadomości z naszej ulubionej gry będą zdominowane przez złomiarza, bo aż dwa bardzo ważne newsy usłyszycie właśnie o tym bohaterze Overwatch. Jakie? Zapraszam do oglądania. Jedziemy! Witam was moi drodzy jeszcze raz i na wstępie chciałbym tylko przypomnieć, że dalej zbieram od was materiały filmowe do serii Pokaż co potrafisz. Jeżeli chcecie coś wysłać, zerknijcie sobie w link u góry, tam macie zasady i tego jak to wysyłać. Okej, dobra, koniec reklamy, przechodzimy do overwatchowych wiadomości. I pierwszą ważną informacją dzisiaj dla was jest to, że złomiarz, który zostanie poprawiony, te zmiany złomiarza, które są obecnie dostępne do zobaczenia, do pogrania na serwerze testowym, okazują się naprawdę bardzo mocne. Przede wszystkim dlatego, że zwiększa się o wiele, wiele mobilność tego bohatera. Teraz może podróżować na dwóch minach, nie na jednej. Po drugie, może tymi minami zadawać naprawdę potworne obrażenia i likwidować nawet takie postacie jak Fara albo Mercy latające nad punktem, które próbują przejąć. I po trzecie, Mord Opona dostała porządne przyspieszenie. Teraz dzięki tej prędkości będziecie mogli pokonywać naprawdę spore odległości, ale co najważniejsze, będziecie mogli unikać obrażeń, możecie unikać zniszczenia, a to daje bardzo, ale to bardzo dużo. O Mord Opona dalej zachowuje swoją wytrzymałość, ale dzięki szybkości staje się teraz naprawdę potężnym ultem i dobrze zgrany z drużyną naprawdę może sprawić, że przechylicie szale zwycięstwa danej mapy na swoją korzyść. Czy po tych wszystkich zmianach złomiarz wróci do grania? Sądzę, że na pewno będzie częściej wybierany, dlatego że stanie się postacią, która nie dość, że dostaje solidną mobilność, to jeszcze jego ult nie będzie tak szybko ginął. No i jak dobrze wiecie, złomiarz i tak teraz zadaje konkretne obrażenia. Nawet niektórzy stwierdzali, że jest dobrym DPS-em. Jedynie czego mu brakuje, to tego, żeby celować. No właśnie, i teraz będzie liczyła się większa ilość strategii. No bo jak dobrze wiecie, jeżeli mamy pomysł na to, jak zagrać daną mapę złomiarzem, to możemy naprawdę wykierować daną grę. I co najważniejsze, sądzę, że stara strategia grania złomiarzem, gdzie stoimy z tyłu, rzucamy granaty, minę i pułapkę, odejdzie chyba do lamusa. Dlatego, że teraz złomiarz będzie zaskakiwał przeciwników i wyciągał dwóch lub trzech, nawet kosztem własnego życia. Co najważniejsze, będzie wyciągał tych przeciwników po to, aby nie mogli zaatakować punktu, bądź abyście to wy, kompanii złomiarza, zdobyli dany punkt. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy już niebawem, dlatego że te zmiany pojawią się już niebawem na serwerach głównych. A wy dajcie mi znać, jakie jest wasze zdanie na temat poprawek złomiarza i czy będziecie nim grali. Jeżeli tak, może zagramy razem. No dobra, ale przejdźmy do drugiego newsa, też po części związanego z naszym złomkiem. Ten fragment filmu, który przed momentem zobaczyliście, to nie jest najnowsza Overwatchowa produkcja, to moi drodzy film Mad Max, jeden z ostatnich wydanych właśnie w klimatach postapokalipsy i dziejący się, jak wiadomo, w Australii. I jeżeli chodzi o to, to w Australii będzie najprawdopodobniej nowa mapa, która będzie nazywała się Junkertown, czyli siedziba, baza złomiarza i wieprza. I skąd mam takie informacje? Otóż gracze, znów genialni gracze Overwatch, rozszyfrowali, moi drodzy, pliki gry i wiemy, że już pojawiła się zapowiedź czytana przez Atenę, coś w stylu witamy w Junkertown. Okej, super, mapa się pojawi, ale czy coś wiemy dokładniej? Nie bardzo, dlatego że możemy tylko i wyłącznie w tym momencie zarysować sobie klimat tego miejsca. Otóż będzie ono najprawdopodobniej postapokaliptyczne, dlatego że w Australii po rozbiciu właśnie Omnium Australijskiego krajobraz zmienił się całkowicie właśnie na taki postapokaliptyczny, pustynny. Zresztą Australia i tak jest pustynna. Wiemy na pewno, że Sydney przetrwało, no bo przecież graliśmy przed momentem
piłkę w Sydney, ale co dalej? Nie wiadomo. Wiemy, że grupa złomiarzy, śmieciarzy, właśnie tak nazywających się, zebrała ten złom po australijskim Omnium i stworzyła organizację pozbawioną zasad społeczność i między innymi tam funkcjonował i działał złomiarz, a potem wieprzu. I to w tym miejscu mamy walczyć. Jeżeli tak będzie, moi drodzy, to ekstra, dlatego że nowa mapa, taka bardziej mroczniejsza, bardziej no właśnie brutalna, nawiązująca do tego, co wydarzyło się w Australii, byłaby super nowym, świeżym pomysłem w Overwatch i na pewno przyciągnęłaby wielu nowych graczy, nie tylko w trybie Deathmatch, bo być może ta mapa właśnie trafi do nowo powstałego trybu, którego też możecie przetestować na PST. I co najważniejsze, co do klimatu mapy, dodam, że to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Być może Junkertown okaże się jakąś ruiną, być może okaże się warsztatem, a być może i jedna, i druga, i trzecia opcja jest po prostu błędna. Ważny jest jednak fakt, że nowa mapa już niebawem. I na zakończenie dzisiejszego Overwatch News informacja, która na pewno ucieszy większość graczy, tych, którzy grają właśnie gry rankingowe. Oto mówiłem wam w poprzednich Overwatch Newsach, że nie wiadomo, co się dzieje z naszymi zgłoszeniami, kiedy raportujemy innych graczy, czy trolujących, czy wychodzących z gry. Teraz, w przeciągu kilku dni, Blizzard odpowie wam na to zgłoszenie, czyli jakie kroki podjął odnośnie tego gracza. Niestety nie uzyskacie szczegółów tego, jaką karę otrzymał ten gracz. Czy to będzie wyciszenie czatu na ileś czasu, czy na przykład permbana, jeżeli przeskrobał coś naprawdę poważnego. Być może to dobry zabieg ze strony Blizzarda, dlatego że być może niektórzy gracze zapisywaliby swoje raporty, a potem upubliczniali, że aha, ten i ten dostał bana, ten i ten zrobił to. Rozumiecie, o co chodzi? Tak zwana tajność i nie będziemy się chwalić tym, kto nas raportuje, bo być może zdarzyliby się tacy gracze. Ale według mnie ten krok Blizzarda już o wiele bardziej przybliża nam tą perfekcyjność w grach rankingowych Overwatch. Być może niedługo będziemy naprawdę cieszyli się z grania rankingowego, a gracze, którzy będą nam ją psuli, będą dostawali ciężkie baty od samych deweloperów gry, tak, że odechce im się psucia gry albo grania w gry rankingowe. I jeszcze raz w tym odcinku, moi drodzy, proszę was o to, abyście wyrazili swoje zdanie, tym razem na ten temat, czy takie informacje zwrotne byłyby przydatne, czy chcielibyście, aby Blizzard wam powiedział, jaką karę dostał raportowany gracz, czy wolicie, aby zostało to tajemnicą pomiędzy Blizzardem a ukaranym graczem. Czekam na wasze opinie i gorąco was pozdrawiam, dlatego że w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek Overwatch News. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, dodajcie nas do ulubionych, czyli od gracza dla graczy, po to, aby być cały czas na bieżąco z materiałami Overwatch, live'ami, które dla was tworzę. Okej, do zobaczenia w następnym odcinku Overwatch News albo na moim kanale przy innych produkcjach. Serdecznie pozdrawiam, Ubersrake z kanału Od Gracza dla Graczy. Hej!